12 maja przypada wspomnienie świętego Pankracego, męczennika. Zachowało się do naszych czasów niewiele wiadomości o świętym Pankracym, ale dobrze udokumentowany jest jego wczesny kult. W opisach męczeństwa można spotkać informację, że jako sierota miał przybyć ze swoim wujem Dionizem z Frygii do Rzymu, gdzie obaj przyjęli chrzest z rąk papieża świętego Marcelina. W innym życiorysie czytamy, że urodził się w roku 286 we frygijskiej synadzie w znakomitej rodzinie. Matka Cyriada zmarła zaraz po wydaniu syna na świat. Ojciec Kleoniusz był wiele lat poważany przez cesarza Dioklecjana. Kiedy jednak przyjął chrześcijaństwo, zginął śmiercią męczeńską. Pankracy miał wówczas 8 lat. Wszyscy hagiografowie zgadzają się, że Pankracy z wujem zamieszkał w Rzymie. Korzystając z majątku pozostawionego mu przez ojca, Pankracy zaangażował się w pomoc prześladowanym chrześcijanom. Wkrótce sam został wydany. Kiedy odmówił oddania czci bożkom, poniósł śmierć na arenie przez ścięcie mieczem w roku 304. Miał wtedy prawdopodobnie zaledwie 14 lat. Umierając, miał głośno wzywać imienia Jezus. Jego ciało rzucono psom na pożarcie, ale Rzymianka Ottavilla uratowała jego szczątki, a następnie ze czcią pochowała. Nad jego grobem papież Symach w VI wieku wybudował bazylikę. W świątyni tej, nazywanej Bazyliką Świętego Pankracego za murami, znajduje się relikwiarz z głową świętego. Kult świętego Pankracego szybko dotarł do Anglii i Hiszpanii. Jego relikwie miały znajdować się także w katedrze wawelskiej. Święty Pankracy uważany jest za stróża przysięgi i mściciela krzywoprzysięstwa. Jest także patronem dzieci, zwłaszcza tych przystępujących do pierwszej komunii świętej, opiekunem rycerstwa, przyzywany bywa także podczas wiosennych przymrozków. W ikonografii święty Pankracy przedstawiany jest jako młodzieniec w bogatej tunice z płaszczem, czasami jako żołnierz Chrystusa. Jego atrybutami są miecz, palma męczeńska, serce i włócznia. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech się raduje Twój Kościół ufny w orędownictwo świętego Pankracego, męczennika. Niech dzięki jego modlitwie trwa w oddaniu się Tobie i cieszy się pokojem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.